Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Volvo XC60 w bogatej, ale nie przesadzonej pod kątem tej bogatości konfiguracji, więc moim zdaniem bardzo fajnej i rozsądnej. Egzemplarz, który przedstawiam, jest jeszcze przed liftingiem, co oznacza, że na tym filmie poza prezentacją auta samego w sobie będę również wspominał o zmianach, jakie mają nadejść i o tym, czy warto na odświeżenie moim zdaniem czekać. Startujemy! Pod kątem wizualnym moim zdaniem oczekiwanie nie jest konieczne, ponieważ liftingowe zmiany to generalnie kosmetyka. Znaczy mamy inny wygląd zderzaków i chociaż faktycznie te elementy teraz się trochę lepiej prezentują, zwłaszcza w wersji Air Design, to dla mnie nie wpływają one znacząco na odbiór całości i będą dostrzegane głównie przez osoby wiedzące gdzie patrzeć. Dodatkowo XC60 przed odświeżeniem to wciąż bardzo ładny samochód, który dzięki swojej dosyć prostej i obłej sylwetce wcale się moim zdaniem nie zestarzał od swojej premiery w 2017 roku, więc lifting nadwozia nie był mu niezbędny. Testowany egzemplarz przynależał do wspominanej usportowionej wersji Air Design, charakteryzującej się ciemnym wykończeniem atrapy chłodnicy oraz lusterek, a także podwójnymi końcówkami układu wydechowego. 19-calowe felgi z testówki dostaje się w standardzie w Air Design, a lakiery Metallic wymagają dopłaty od 4200 do 7500 zł w zależności od koloru. Dekoracyjne podwójne końcówki wydechu w testowanym egzemplarzu są faktycznie połączone z układem wydechowym, co należy pochwalić, ponieważ jest to coraz rzadsze w dzisiejszych czasach. Z tego co patrzyłem na zdjęciach poliftingowego XC60, to wraz z odświeżeniem w tym modelu to rozwiązanie zostanie wyeliminowane. Wnętrze XC60 też moim zdaniem dobrze znosi upływ czasu, bo mamy tutaj do czynienia z minimalistycznym, ale ciekawym i naprawdę eleganckim projektem. Po liftingu praktycznie żadne zmiany stylistyczne w tej kabinie nie zajdą. Ceny Volvo XC60 względem na przykład oferty z połowy 2020 roku wzrosły, ale nie jakoś diametralnie, bo podwyżki zawierają się w przedziale od 0 do 5 tysięcy złotych w zależności od wersji wyposażeniowej, w związku z czym operować będę w tym teście już na nowym cenniku. Jeśli chodzi o układy napędowe, to wszystko zostało po staremu, co oznacza, że w ofercie znajdują się silniki benzynowe i diesle, które bez wyjątku mają 2 litry pojemności i wyposażone są w miękki układ hybrydowy dodający 14 koni mechanicznych. Są też najmocniejsze i najdroższe hybrydy plug-in, ale ja chciałbym skupić się na niższych rejonach cennika, gdzie plasuje się benzyna B497 koni z testówki. Jest ona zestawiana wyłącznie z automatem i napędem naprzód i jest najtańszym silnikiem w XC60, ponieważ w bazowej odmianie Momentum samochód z nią kosztuje 187 900 zł, a w testowanym Air Design 214 900 zł. Za te pieniądze dostaje się dobry poziom wyposażenia, chociażby z elektryką fotela kierowcy z pamięcią, ale kilka braków na liście występuje też, bo na przykład za podgrzewanie foteli czy kamerę cofania z czujnikami trzeba płacić ekstra. Można też dodać bardziej ekstrawaganckie rzeczy, jak na przykład system audio za około 15 tysięcy złotych, ale w egzemplarzu testowym znalazły się głównie najpotrzebniejsze elementy, jak właśnie asystenci parkowania i cena auta, w którym niczego mi z dodatków realnie nie brakowało, wynosiła około 239 tysięcy złotych. Gdybym kupował XC60 dla siebie, to wspominanej kwoty nie powiększyłbym, decydując się na mocniejszy układ napędowy, a różnica jest znacząca, bo kolejny wariant benzynowy B5 250 koni i z napędem na wszystkie koła oznacza podwyżkę o 27 tysięcy zł. Braku napędu 4x4 podczas kilkuset kilometrów przejechanych testówką nie odczułem i przy normalnym użytkowaniu auta poza jakimiś górskimi terenami wątpię, abym realnie często ich potrzebował. Z kolei obecna w testówce benzyna zapewniała mi takie przyspieszenie od 0 do setki. Takie od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi testowanego XC60 były naprawdę dobre, bo samochód żwawo zbierał się zarówno na zwykłych drogach, jak i przy wyższych prędkościach. Oczywiście nie ma co tutaj mówić o jakichś sportowych wrażeniach, a też skuteczna izolacja otoczenia, jaką zapewnie XC60 sprawiała, że przyspieszanie było trochę mniej odczuwalne, ale w trakcie normalnej jazdy ani razu nie miałem poczucia, że brakuje mi mocy. Charakterystyka pracy skrzyni biegów również na to wpływała, ponieważ 8-biegowy automat nie czekał zbyt długo z redukcją i po chociaż trochę mocniejszym wciśnięciu gazu ustawiał silnik na około 2000 obrotów, a ponieważ takie redukcje robił odpowiednio szybko i płynnie, to bardzo pozytywnie oceniam dostępność dynamiki w XC60. Z drugiej strony skrzynia nie trzymała przesadnie wysokich obrotów i w naturalny sposób dobierała przełożenia. Automat jedynie zwracał na siebie uwagę podczas ostrego ciśnięcia gazu, bo wtedy czasami było czuć moment zmiany biegu, gdy skrzynia zbyt gwałtownie zaskakiwała w wysokich partiach obrotów, ale takie sytuacje były na tyle rzadkie, że nie zwracałem na nie w ujęciu ogólnym uwagi.
Podobnie neutralne odczucia wywoływał miękki układ hybrydowy, który nie pozwala jechać XC60 wyłącznie na prądzie i pełni rolę wspomagającą silnik spalinowy. Podczas szybszej jazdy trudno ocenić stopień jego wsparcia, ale za to w mieście zapewniał on niezauważalne odpalanie i gaśnięcie silnika w ramach systemu start-stop. Szczególne wrażenie robiło włączanie go, ponieważ testówka po tym ruszała z miejsca praktycznie idealnie w momencie wciśnięcia gazu, trochę w stylu aut elektrycznych. W dłuższej trasie z kolei zwróciłem uwagę na zbiornik paliwa w XC60, bo 71 litrów w dzisiejszych czasach, kiedy baki mają tendencję do zmniejszania się, to naprawdę solidna wartość, zapewniająca bardzo duży zasięg, którego nie powstydziłby się niejeden diesel. Na osiąganie takich wyników wpływało też spalanie, ponieważ na zwykłych drogach testówka zużywała mi średnio 6,5 litra na setkę. Gdy wyjechałem na drogę ekspresową, spalanie rosło do 7,5-8 litrów, a przy prędkościach autostradowych oscylowało wokół 8,5-9 litrów. Największa zmiana we wnętrzu XC60 przy okazji liftingu związana będzie z systemem inforozrywki, ponieważ na pierwszy rzut oka będzie on wyglądał podobnie, ten jego ekran domowy, ale zostanie on znacznie mocniej zintegrowany z usługami Google. Mapa będzie dostarczana przez Google, będzie asystent głosowy Google, będą też aplikacje, generalnie całość będzie zachowywać się bardziej jak smartfon z Androidem. W związku z tym, jeśli ktoś intensywnie korzysta z usług Google, no to będzie to zmiana zdecydowanie na plus, ponieważ pomimo tego, że tutaj też jest integracja ze smartfonami i różnego rodzaju aplikacje dodatkowe, no to będzie to znacznie bardziej naturalne. Niemniej jednak, to rozwiązanie, które dostarcza Volvo, też jest ok. Mamy tutaj ekrany domowe, z lewej strony są przełączniki, zazwyczaj zero-jedynkowe do najważniejszych funkcji związanych z działaniem samochodu. To najczęściej wykorzystywane moduły, takie inforozrywkowe, nawigacja, system audio, telefon są na środku, z prawej strony są aplikacje, właśnie te dodatkowe, mamy też ustawienia wysuwane na górze, które są całkiem rozbudowane, czasami moim zdaniem aż za bardzo, jeśli chodzi o tą swoją wielopoziomowość, no ale biorąc pod uwagę, że z tego się właściwie korzysta tylko raz, ustawi się co trzeba, a wszystko inne można ogarniać tymi przełącznikami na ekranach domowych, to jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Mamy też estetyczny interfejs tego wszystkiego, bardzo wszystko fajnie działa, jest świetna reakcja na dotyk, więc zdecydowanie moim zdaniem ten system wciąż daje radę. Nie jestem za to fanem obsługi klimatyzacji, która oparta jest o menu na ekranie, nie ma tutaj fizycznego panelu i po liftingu nic się w tej materii nie zmieni, może dojdzie jedynie bardziej zaawansowana obsługa głosowa. Znikną za to wygodne przyciski po bokach, z tego co widziałem. Do regulacji temperatury będzie tutaj tylko jeden taki mały, ponieważ po bokach będzie miejsce zarezerwowane na inne rzeczy. Volvo za bardzo się na tym nie skupia w swoich komunikatach, ale mam nadzieję, że przy okazji liftingu odświeżony zostanie elektroniczny zestaw wskaźników, ponieważ w chwili obecnej jest mocno marnotrawione tutaj miejsce, ponieważ mamy na przykład pustą sekcję pomiędzy zegarami, a komputer wyświetla się tylko w takim małym okienku na dole, od czasu do czasu zasłaniając część obrotomierza. Mamy też długą listę przewijaną góra-dół z jakimiś kółeczkami, ptaszkami. Jest to związane z tym, że zaznaczając niektóre opcje mogą się one pojawiać pod zegarami, no ale nie jest to zdecydowanie coś wygodnego w obsłudze. Pomiędzy tarczami mogą za to wyświetlać się informacje z systemu audio albo z nawigacji, ale aby je zmieniać, trzeba zagłębiać się w menu systemu inforozrywki. Z jego poziomu można też zmieniać kompozycje graficzne, nie są one jakieś bardzo zróżnicowane, ale wszystkie są moim zdaniem estetyczne. Obsługa komputera pokładowego odbywa się przy pomocy prawego krzyżaka, który normalnie służy do sterowania audio, ale po naciśnięciu tego przycisku wyjeżdża to menu i można sobie przełączać się po nim, ale już nie resetować na przykład spalanie przyciskiem centralnym, ponieważ aby to zrobić, trzeba nacisnąć przycisk reset na lewej manetce, a aż się prosi, żeby wystarczyło ten przycisk moim zdaniem dłużej przytrzymać. Z lewej strony mamy sterowanie tempomatem. Nie ma tutaj zbyt wiele przycisków, są one dobrze pogrupowane, gdy się obsługuje właśnie tempomat audio i bardzo przystępne. Lusterka boczne w XC60 są odpowiednio duże, z kolei przednia część na dworze ma bardzo przyjazne kształty, ponieważ mamy poziomą maskę, która pionowo się kończy, dobrze jest widoczna z perspektywy kierowcy. Podszybie nie jest tutaj zbyt długie, więc jedynie gabaryty mogą jakoś utrudniać sytuację, ale biorąc właśnie pod uwagę rozmiary, to i tak wjazd przodem tym autem nie jest jakiś specjalnie trudny, w jakieś miejsca parkingowe czy coś w tym stylu, widoczność na boki jest dobra. Również się spojrzy po przekątnej do tyłu, jest ok, ponieważ mamy tam dodatkową szybkę. Słupek nie jest bardzo masywny. Tylna szyba, jak na SUV-a, nie jest zbyt wysoko poprowadzona, jest całkiem duża, kończy się praktycznie równo wraz z nadwoziem. Więc generalnie jest ok, ale gdyby komuś pole widzenia ograniczały zagłówki, to można je w zdalny sposób złożyć.
Kamerę cofania wraz z czujnikami przód-tył dostaje się w testowanym Volvo za 3200 zł i moim zdaniem akurat ten dodatek powinien być w standardzie, no ale za te pieniądze dostaje się prawdziwą ekstra klasę, jeśli chodzi o jakość kamer samochodowych, ponieważ pod kątem ostrości, płynności jest naprawdę rewelacyjnie. Troszeczkę tylko zmieniłbym kąt widzenia, ponieważ jak na mój gust za bardzo zakrzywia on i zagina boczne sekcje obrazu, z kolei ten widok powiększony pokazuje trochę za mało. Przy miejskich prędkościach kierownica w testowanym Volvo stawia niewielki opór, a reakcje auta na jej ruchy są całkiem żwawe, jak na sporych rozmiarów SUV-a, więc gdzieś na parkingach nie czułem, aby XC60 było przesadnie ciężałe. Odczuwałem jednak jego rozmiary, bo 469 cm długości i 190 cm szerokości sprawiały, że nie jest to zdecydowanie mieszczuch, ale ogólnie, gdy podróżowałem testówką po Warszawie, nie było źle, a w takich warunkach dawał też radę przyzwoity promień skrętu, znacznie poprawiony względem poprzedniej generacji testowanego modelu. Jeśli chodzi o spalanie w mieście, to w takich warunkach XC60 zużywało mi średnio 8,5 litra na setkę. Zdecydowanie jednak testowane Volvo postrzegam jako samochód w dłuższe trasy, ponieważ tam najlepiej poczuć można oferowany przez niego bardzo wysoki komfort podróży. Jest on wyrażony w mocnym ukierunkowaniu na miękkość, tym bardziej z usportowionym zawieszeniem odmiany Air Design, jednak stopień dopracowania tego rozwiązania wpływał na obecność wspominanego wysokiego odczuwalnego komfortu. Amortyzatory w testówce bowiem skutecznie i cicho neutralizowały mniejsze dziury, nie było w ich pracy też jakichś ostrych reakcji, a 19-calowe felgi z dosyć grubymi oponami ten efekt jeszcze wzmacniały. Na dużych nierównościach auto zachowywało się z pewną dozą sprężystości, ale nie do przesady i finalnie jazda XC60 była dla mnie relaksująca na poziomie oczekiwanym od auta premium. Fotele zostały zaprojektowane w takiej samej konwencji, bo są one dosyć twarde, ale przy ich świetnym wyprofilowaniu i dobrym zakresie regulacji to w żaden sposób nie przeszkadza. W związku z tym uważam, że XC60 z dużym bakiem i też dużym oferowanym komfortem jest bardzo dobrym kompanem na długie trasy, również po drogach szybkiego ruchu, bo tam testówka prowadziła się stabilnie i też oferowała dobre wyciszenie kabiny, bo zarówno przy 120, jak i przy 140 km na godzinę hałas nie był dokuczający, chociaż trochę się oczywiście wraz z prędkością zwiększał. Nawet na autostradzie silnik trzymał obroty na poziomie 2200, więc nie był słyszalny, a podczas ostrego przyspieszania generował taki zwykły dźwięk czterocylindrowy, słuchając którego można trochę żałować, że silniki z większą pojemnością i też większą ilością cylindrów do Volvo już nie wrócą. Układ kierowniczy testówki został ukierunkowany na bezpieczną jazdę, ponieważ nie ma w nim co prawda gumowatości, ale reakcje auta na ruchy kierownicą generalnie są bardzo upłynnione, przez co XC60 prowadzi się przewidywalnie, ale o jakimś bardziej wyrazistym charakterze nie ma co mówić. Biorąc pod uwagę przeznaczenie testowanego Volvo, nie miałem z taką charakterystyką problemu, bo jest ona spójna i jako luksusowy krążownik do połykania kolejnych kilometrów omawiany model sprawdza się bardzo dobrze. Pracę układu kierowniczego wraz z kilkoma innymi elementami można w nim trochę ostrzyć poprzez ustawienie trybu dynamicznego. System oferuje też tryb indywidualny, ale niestety po każdym odpaleniu silnika jest on dezaktywowany, co jest trochę uciążliwe. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w XC60 nie jest krzykliwe, ale widać, że ludzie z Volvo dopracowali ten obszar. Mamy podświetlone klamki w drzwiach, kieszenie w nich, przestrzeń na nogi, tunel środkowy w postaci uchwytów na kubki. Jest też lampka na podsuficie oświetlająca od góry ten tunel środkowy. Jest ona jedynym elementem świetlnym, którego barwą można sterować. Reszta jest biała i ten kolor biały wraz z rozproszeniem tych dekoracyjnych źródeł światła idealnie moim zdaniem pasuje do charakteru tego samochodu. Też pasują do tego wszystkiego białe przyciski i przełączniki. Tworzy to tutaj taki dosyć neutralny, chłodny nastrój, który moim zdaniem sprawdza się w tym wnętrzu i właśnie za sprawą tego dopracowania naprawdę przyjemnie mi się w takim otoczeniu podróżowało. Światła LED z przodu mają fajny i charakterystyczny dla nowych modeli Volvo kształt z paskami do jazdy dziennej zintegrowanymi z kierunkowskazami, które nawiązują do mitologii nordyckiej i Mjolnira, czyli młota Thora. Diody są też w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu również całe oświetlenie oparte jest o tę technologię i ma atrakcyjny dla oka projekt, w związku z czym światła w XC60 nie mają moim zdaniem słabych stron, bo są nowoczesne tak od A do Z i też bardzo dobrze się prezentują. W testówce za 5000 zł znalazły się adaptacyjne światła LED z przodu z funkcją wycinania poszczególnych części wiązki światła, aby możliwie długo jeździć na światłach drogowych poza miastem, bez oślepiania innych kierowców. Komputer tylko na długich prostych, jak na moje poczucie przyzwoitości, trochę za późno tworzył świetlny tunel, poza tym nie mam do niego zastrzeżeń, więc pewien nadzór wciąż się tutaj przydaje, ale ogólnie jest ok. Moc świecenia LED-ów w XC60 wypada moim zdaniem rewelacyjnie, tak samo jak precyzja i stopień doświetlania poboczy, w związku
związku z czym za ten dodatek zdecydowanie warto w tym modelu dopłacić. System dostępu bezkluczykowego w XC60 Air Design dostaje się w standardzie wraz z pilotem, który ma obłe kształty, nie jest zbyt gruby, nie jest też zbyt duży i jest lekki aż nad spodziewanie jak na swoje gabaryty, więc w ogóle nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w testowanym egzemplarzu bardzo dobrze, ponieważ mamy dekoracyjne srebrne wstawki oraz skórę na froncie i z tyłu w połączeniu z eleganckim designem tworzy to świetny efekt końcowy. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy miękkie tworzywa, naprawdę dobrze wyglądające. Poniżej znajdują się wstawki z aluminium, które też mi się podobają, ponieważ mają na przykład fajną fakturę i też ciekawe detale. Tutaj na przykład jest wytłoczona flaga Szwecji. Na drzwiach podłokietniki są bardzo miękkie, wykończone skórą, więc przyjemne w dotyku, w kontakcie z łokciem. W niższych częściach drzwi mamy tutaj jeszcze wszędzie miękkie materiały. Na desce rozdzielczej również w niższych sekcjach jest ich kontynuacja. Boczki tunelu środkowego są wykończone włochatą tkaniną, z kolei jego wierzchnia część. Tutaj dominuje aluminium. Mamy też troszeczkę fortepianowej czerni, ale nie na tyle, żeby przeszkadzała. Wszelkie detale, na przykład przełącznik trybów czy włącznik silnika. Nie ma tutaj zbyt wiele tych fizycznych elementów sterujących, ale te, które zostały na pokładzie umieszczone, działają bardzo dobrze, też wyglądają tak bogato, jeśli chodzi o spasowanie. To żaden element nie wydawał niepożądanych dźwięków ani podczas jazdy, ani podczas naciskania, więc ogólna jakość wykonania jest tutaj naprawdę wysoka i człowiek dobrze czuje się po prostu jadąc w takim luksusowym otoczeniu. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni nad głową, nawet konkretnie się prostując. Również margines jest okazały, ponieważ wynosi mniej więcej tyle. Tunel środkowy w testowanym egzemplarzu jest niestety w wyraźnym stopniu zaakcentowany. W okolicach wspominanego tunelu mamy dwa porty USB-C do ładowania, podczas gdy z przodu w podłokietniku mamy dwa porty, ale w standardzie tym starszym A, co mi się bardzo podoba, ponieważ Volvo nikogo nie zmusza do kupowania dodatkowych kabli i każdy znajdzie port odpowiedni dla siebie. Tylna kanapa prezentuje się tak, występuje w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik XC60 ma 483 litry pojemności w wersji Air Design, ma również elektrycznie otwieraną klapę, próg załadunkowy jest w nim niezbyt wysoki, otwór duży, a kształty bardzo regularne. Mamy w nim też fajny bajer, mianowicie roletka może być albo w standardowym położeniu, albo można ją w bardzo łatwy sposób podnieść, aby móc przewozić wyższe przedmioty przy zachowaniu jakiejś prywatności. Z praktycznych dodatków można wymienić tutaj również haczyki na różnego rodzaju torby. One znajdują się po obu stronach. Z lewej strony mamy gniazdko 12-woltowe oraz kieszeń w nadkolu. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazł się dodatkowy płytki schowek oraz przestrzeń na zestaw naprawczy. Zdolności ładunkowe samochodu zwiększyć można poprzez złożenie oparć tylnej kanapy. Dostaje się wtedy przestrzeń z płaską podłogą. Podsumowując, Volvo XC60 wraz z liftingiem stanie się trochę lepsze, ale wątpię, aby progres był tak duży, aby przestać interesować się autami przed odświeżeniem, jeśli będą na nie na przykład korzystne oferty. Obojętnie jednak, czy przed, czy po liftingu, warto moim zdaniem pomyśleć o podstawowej benzynie i poziomie wyposażenia zbliżonym do prezentowanego egzemplarza, ponieważ jest to moim zdaniem optymalny wybór do tego modelu ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, bo niczego w nim nie brakuje i człowiek czuje się jak w aucie premium, ale nie ma przy okazji świadomości, że jest to one ceną na jakimś kosmicznym poziomie. A ogólnie XC60 to moim zdaniem świetny samochód, który zapewni bezstresowe i wygodne podróże w bardzo estetycznym otoczeniu. I to wszystko, co przygotowałem o XC60. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!